Cześć, kochani, więc dzisiaj będę robić zadania. Wiem już dawnych, nie wiem, wiem, że są od dawna. I ja zazwyczaj wolę robić zadania z laptopa, bo jest mi lepiej, a na laptopie nie mam jak je nagrywać. Niestety, ma nasze kochane MSP, nie pozwala mi kupić rzeczy, otworzyć pokoju. Musimy zrobić zadanie, żeby dać jakby to nie profil pokój. Musimy dać tutaj musimy dać nasz jakby do pokoju, mamy edytować go i dać jakby nową rzecz na imprezę wakacyjną. Proszę. Zadanie będzie wykonane. Będzie wykonane chyba zadanie. Enter here. A jeszcze zaproś czy inne mówiste do swojego dopiero co udekorowanego pokoju. Spoko. Wchodzimy więc do mojego pokoju i zapraszamy trzy mówiste. Jak się tu się zaprasza? Sorry, ja nie ogarniam. Dobra, akurat mam trzy aktywnych przyjaciół. Zapraszamy ich i odbierz. Pięknie. Co jest następne? Odwiedź pokoje trzech innych mostister i daj im love. Pogłaszczę zwierzaków, rozdaj dwa autografy. Więc najpierw damy jakiegokolwiek autograf. Za ten czas pod koniec jeszcze damy komuś autograf. Dam teraz jakiejś pierwszej, lepszej osobie. I wchodzimy do pokojów. MSP buzy. Na buzach chyba. Na buzach powchodzimy do pokojów. Do pokojów. Pokój. I dajemy ci love it, bo takie jest zadanie. I masz zwierzaków, świetnie. Masz jednak. Dobra, zostawmy ci zwierzaka. I wchodzimy do... Sorry, na buzach, nie chcę mi się jakoś inaczej. Kocham zwierzęta Zuzka Fioletek. Fioletek? To pokój. Damy ci love it, bo takie jest zadanie. Chyba mogłabym jakoś przez czaty to jeszcze wchodzić, ale jakoś tak mi jest lepiej. Ja w ogóle ja mam pokój straszny, bo ja totalnie nie dbam o mój pokój. Już zadanie jest... Coś się stało. Co się stało? Co to za dźwięk? A, że dałam Chablowi i spogłaszcz 6 zwierzaków, więc pójdziemy sobie na czat, żeby pogłaskać zwierzaki. Park zwierzaków. W parku zwierzaków na pewno, dobra, weźmy tego. I czekamy i popatrzymy, czy ktoś jest, bo potrzebujemy głaskać zwierzaki. Spoko, nikogo nie ma. Dobra, gdzie mogą być? Na skateparku. Idziemy więc na skatepark. Skatepark. Czemu tu nikogo nie ma? Halo. Dobra, jest jedna. Dobra, mają zwierzaki, tak. No. Czy oni mają zwierzaki? Czy ktokolwiek z nich ma zwierzaka oprócz tej? Ma jeszcze ta dziewczyna, co we mnie weszła. Idziemy może na jakiś inny czat, bo po prostu tu raczej... spoko. Nie dodaję, ja wszystkich akceptuję jakby co, więc można mnie zapraszać na motywy, to ja nie mam motywu, więc może na plażę chodźmy. Co to jest? Czy już skończyłam to zadanie, bo ten dziwny dźwięk cały czas ma takie...
Teraz daj dwa autografy. Nie mogę rozdać jeszcze autografów, więc robimy zasadniczy step. Znajdź 3 letnie filmy i obejrzyj. Skomentuj 2 ze swoich ulubionych filmów. Rozdaj 2 autografy swoim ulubionym twórcom filmów. Dobra, czyli i tak musimy te 2 autografy. Wchodzimy do miasta filmów, na filmy. I po prostu mieliśmy tam chyba 3 komentarze i obejrzeć. Obejrzyjmy jakieś stopki. Jest w topce. Co możemy jak to możemy skomentować? Muszę skomentować to. Napisz komentarz. Wyślę uśmieszek. Teraz musimy, ile mieliśmy? Już jeden mamy. To jest już coś. A ile tam mieliśmy? 3 filmy mamy obejrzeć i w tym 2 komentarze. Ok, więc wracamy do miasta filmu. Filmy. To jest part 2 tego. Oglądamy part 2. Oglądamy part 2, dobra. Na 50 SC w pokoju. 50 SC to jest od SCP? No to już było wcześniej, jakby co. Śmieszek. Ten dźwięk oznacza, że skończyłam jakąś część tego zadania. Jeszcze tylko jeden film obejrzymy. Ona ma tego motywu. To może nie jest aż taki zły ten motyw, bo naprawdę z tymi kolorami, co ona ma, ten motyw jest naprawdę spoko. Nawet się teraz zastanawiam, czego nie kupić. Jeszcze tylko te autografy. Dobra, tak to już wszystkie zadania zrobiliśmy, więc będziemy jakby... Która jest godzina, nie patrzcie na moje... Ile ja mam tych SMS-ów? 13:17, więc zrobimy jeszcze szybkiego luka, zabijemy jakiś czas i damy ten ostatni autograf komuś z znaj. I będzie już koniec tego zadania. W międzyczasie chcę coś kupić. Widzowie, co kupić? No, pierwsza rzecz, na którą nie stać. Dobra, jest jakiś dobra. Myślałam, żeby kupić te spodnie. Naprawdę. To mi jeszcze kusi. Czekaj, czysta. Nie chcę mi na to. Musiałam kupić te on the note. Ale też już... Dobra, kupuję to. Tego mnie jeszcze nie stać. Więc po tym zadaniu ile dostaniemy? Tutaj dostaniemy 85 i tutaj dostajemy 95, czyli to jest 100 ileś tam. I teraz przebieralnie. Dobra, zróbmy Lukas. Czuję cały czas na listę życzeń chodzę. Chciałabym sobie coś kupić z listy życzeń. Jakby moja lista życzeń działa tak, że po to jest ona, że na przykład jak nie mam teraz pieniędzy, żeby coś kupić, a coś mi się podoba, w sklepie to dodaję to do listy życzeń, a później zbieram na to pieniądze i to kupuję. Także działa moja lista życzeń dla mnie. Przypominam także o tym, że jakby
Czyli, czy ja mam te? Mam te spodnie. Przypominam także, że jeśli kupisz mi coś z listy życzeń, to jakby napisz w prezencie, jakby w prezencie albo w moim jakby na czacie ze mną, na priv, jaki chcesz, żebym nagrała odcinek. Załóżmy, nie wiem, ktoś by, jakby nazwać, dobra, Arizona. Sorry, ten nick wymyśliłam, bo popatrzyłam się na moje picie, Arizona Watermelon. Więc to działa tak, że jak Arizona by mi kupiła coś z listy życzeń, to wtedy piszę na priv ze mną, chcę, żebyś nagrała ja plus kopanie. I ja wtedy jak najszybciej się tylko da, nagrywam to. Tak to działa, więc zapraszam do mojej listy życzeń. Zrobiłam to, bo nie miałam pomysłu na odcinek. Dobra, robimy jakiś look z tym. Oho, kurczę, pasowałoby mi do tego ten top, co nie mogłam kupić. Aha. Postaram się także robić dłuższe odcinki, bo ostatnio jest ich coraz mniej. To tak z ogłoszeń parafialnych. Zastanawiam się, co zrobić. Tam tatuaże, chociaż ich nie widać. To oddać czy to? Wróć mi tam. To czy to? Czy da się to i to? Myślę, że dobrze, ale... czekajcie, jeszcze sprawdzę, który tu numer. 83. Hashtag 83. I pomyślałam, że nie będzie wasza godzina czekać na kolejny, żeby dać komuś kolejny autograf, więc po prostu ja już to zadanie skończę później. I to tyle. Serio się nie da autografu. Za 50 minut, więc 50 minut raczej nie chcecie czekać. Ja to już godzinę i 2 minuty i 9 i 30 coś sekund by trwał już ten odcinek, więc... Więc... Nie będzie tak i ten. I to tyle z tego odcinka. Bye!